Marta Karbowiak, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, trenerka edukacji globalnej. Ja chciałabym Państwu, w związku z tym, że jest to pierwsza prezentacja, opowiedzieć trochę ogólnie o tym, dlaczego źródła zajmują się edukacją globalną i dlaczego od wielu, wielu lat zachęcamy nauczycielki i nauczycieli i także inne osoby zaangażowane w wychowanie dzieci do tego, żeby włączyły edukację globalną do swojej takiej codziennej praktyki. W zaproszeniu na tę konferencję posłużyliśmy się metaforą wioski. Ona jest zresztą bardzo często wykorzystywana w przypadku, wtedy kiedy mowa o edukacji i o wychowaniu. Mówi się, że żeby wychować jedno dziecko, potrzeba całej wioski. I faktycznie ta metafora jest bardzo trafna i ona się też świetnie sprawdza w odniesieniu do edukacji ekologicznej, bo dziecko krąży po świecie, właśnie po tym swoim małym dziecięcym świecie, jak po takiej wiosce, i od różnych dorosłych, z którymi się spotyka na co dzień, zbiera skrawki informacji o świecie. To są dorośli, których spotyka oczywiście w domu, to jest rodzina, to są bliscy, to są nauczycielki i nauczyciele w szkole, to są pani bibliotekarki, to jest pani w świetlicy szkolnej, to są trenerzy, z którymi dzieci pracują w zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej na warsztatach, to są osoby prowadzące lekcje muzealne. I od wszystkich tych dorosłych dziecko zbiera jak takie kolorowe kamyki i muszelki, takie ułamki informacji o świecie, wizji świata, jaką ci dorośli noszą w sobie, ich światopoglądu, ich postawy wobec świata, wobec innych kultur, innych tradycji. I wszystkie te informacje, właśnie jak takie muszelki i szkiełka, dziecko pakuje do kieszeni i to jest taki bagaż, taki pakiet, z którym wyruszy w świat za jakiś czas, kiedy już będzie dorosłe i będzie już samo świadomie podejmowało decyzję o swojej ścieżce, kiedy już tę wioskę, tę małą dziecięcą wioskę opuści. I jeśli włożymy tam do tych kieszeni dużo dobrych rzeczy, czyli dużo zaufania do świata, dużo zaufania do innych ludzi, bez względu na to, jak bardzo inni są i z jak odległych nam kulturowo, światopoglądowo, społecznie kręgów pochodzą, to dziecko pójdzie w świat i będzie miało wiele dobrych rzeczy, którym ten świat będzie mogło obdarować. I też jest duża nadzieja, że wtedy dużo dobrego od świata dostanie, bo dostajemy to, co sami dajemy, co sami wkładamy w rzeczywistość. Jest niestety też inna grupa dzieci. To są dzieci, które dostają od dorosłych żyletki. Tak ja to nazwę na potrzeby tej opowieści, tej metafory. I żyletki to są wszystkie stereotypy, wszystkie uprzedzenia, ten cały brak zaufania do świata, który bierze się czasem z braku wiedzy, z takiego braku też chęci poszukiwania tej wiedzy. To jest wrogość wobec obcych, wobec innych, taki brak zaufania do świata właśnie. I takie dzieci obdarowane przez dorosłych żyletkami, świadomie lub nie, bo wiadomo, że dajemy dzieciom to, co sami kiedyś dostaliśmy i puszczamy w sztafetę pokoleń to, czym kiedyś nas samych obdarowano. Dzieci obdarowane żyletkami bardzo łatwo jest rozpoznać, bardzo łatwo jakby wyłowić z tłumu takie dzieci, bo one mówią bardzo charakterystyczne rzeczy. Jeśli to są dzieci w wieku późnopodstawówkowym albo w liceum, to słyszymy często, że one na przykład kibiców przeciwnej drużyny wyzywają od Żydków, albo używają słowa ciapaty, czarnuch, murzyn. To są takie początki. Później, kiedy te dzieci wchodzą w dorosłość i na przykład zajmują się działalnością publiczną, dostają dużo szersze forum do wypowiadania swoich poglądów i do wyjmowania właśnie tych żyletek z kieszeni. I takich przekazów też na pewno każdy z nas słyszał mnóstwo. To są wszystkie te opowieści polityków o tym, że powinniśmy uszczelniać granice, ponieważ uchodźcy nam zagrażają. Zagrażają naszemu stylowi życia, będą chcieli nas zdominować, narzucić nam swój sposób myślenia, swoją wiarę, swój sposób życia. To są wszystkie te opowieści o tym, że nie powinniśmy wpuszczać uchodźców do Europy, bo zabiorą nam pracę.
Przecież gdyby nie byli leniwi, to poradziliby sobie świetnie we własnym kraju. I to właśnie z ich lenistwa wynika to, że są niezamożni i dlatego szukają szczęścia w Europie. Bardzo dużo jest takich w tej chwili ksenofobicznych wypowiedzi w życiu publicznym, więc myślę, że każdy z nas wielokrotnie je słyszał i może sobie teraz odtworzyć w głowie taki prywatny katalog tych no, pełnych pogardy i braku zaufania do świata stwierdzeń. I mamy jeszcze trzecią grupę dzieci. To są dzieci, które mają puste kieszenie, to znaczy, których nikt nie zainteresował w porę światem, których nikt nie zaraził bakcylem poznawania świata, zaciekawiania się tym, co znajduje się poza rogatkami własnego miasta czy poza granicami własnego państwa. I horyzonty myślowe tych dzieci właśnie bardzo często nie wykraczają poza te wąskie granice. I to są dzieci, które wyrosną na dorosłych, którzy będą w najlepszym razie zupełnie obojętni wobec świata. Świat dla nich to będzie taki zlepek przypadkowych migawek, trochę tak jak w kanałach informacyjnych, gdzie przesuwa się przed nami ciąg informacji, pomiędzy którymi nie widzimy żadnych związków przyczynowo-skutkowych. Brak jest tam jakiegoś takiego głębszej analizy, takiego dobrze zarysowanego tła politycznego, gospodarczego, wszelakiego. Więc dostajemy takie właśnie krótkie, sensacyjne informacje, które nie układają się w żaden spójny obraz świata. I jeśli w porę nie zaszczepimy w tych maluchach takiego nawyku interesowania się światem, ekscytowania się światem, no to właśnie będziemy mieć takich obojętnych dorosłych. Drugi scenariusz jest taki, że oni wyrosną na ludzi, którzy będą łatwo dawali sobą manipulować. Jeśli nie będą mieli dobrych podstaw, i tu myślę przede wszystkim o takim kompasie moralnym, mniej o wiedzy, którą dostaną, szczególnie od nauczycielek, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bo na tym etapie mało jest jeszcze takiej faktograficznej wiedzy, bardziej to jest budowanie jakiegoś stosunku do rzeczywistości, do świata. Więc jeśli dzieciaki na tym etapie nie wykształcą sobie takich podstaw dla kompasu moralnego, który będzie ich później prowadził, to będą dawali sobą łatwo manipulować i będą zasilali szeregi takich grup jak denialiści klimatyczni, jak partie nacjonalistyczne, może będą chodzili na jakieś marsze antyimigranckie, tak dla hecy, bo coś się dzieje, bo możemy się skonfrontować z tymi innymi, o których niewiele wiemy, więc najłatwiej jest założyć, że nam zagrażają. Stąd zresztą tak olbrzymia popularność w tej chwili ruchów nacjonalistycznych na całym świecie. Głosują na polityków o takim bardzo zawężonym światopoglądzie dorośli, którzy kiedyś byli dziećmi, których właśnie nie wyposażono w taki no, zestaw składający się przede wszystkim z zaufania do świata i do innych ludzi. No dobrze, to teraz co zrobić, żeby nie wypuścić w świat dzieci z żyletkami w kieszeniach albo z pustymi kieszeniami? Moim zdaniem i zdaniem Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, w którym pracuję i w którym od wielu lat się zajmuję edukacją globalną, najlepszą odpowiedzią jest właśnie ona, edukacja globalna. To jest w tej chwili najbardziej kompleksowa dziedzina wiedzy, która próbuje odpowiedzieć na najwięcej pytań, najwięcej wątpliwości, najwięcej wyzwań związanych z tą skomplikowaną rzeczywistością, w której żyjemy. Bo też nie ma się co oszukiwać, świat nie jest dzisiaj prostym miejscem do objaśniania komukolwiek, nawet samemu sobie. Nie przypomina równania 2 plus 2, raczej przypomina takie skomplikowane, wielopoziomowe równanie, które znamy z filmów o noblistach z dziedzin ścisłych, gdzie cała ściana w pokojach wykładowych pokryta jest tablicami i tam takim drobnym maczkiem widzimy rozpisane wielopoziomowe, bardzo skomplikowane równania z wieloma niewiadomymi. I świat dzisiaj bardziej przypomina właśnie takie równanie. I tak jak takie równanie mogłoby onieśmielić i przytłoczyć kogoś, kto zakończył swoją edukację matematyczną na poziomie powiedzmy szkoły podstawowej, tak dla wielu osób pracujących z dziećmi
Takim przytłaczającym tematem jest właśnie edukacja globalna, ponieważ kiedy spojrzymy na chmurę tematów, którymi edukacja globalna się zajmuje, to rzeczywiście jest tego mnóstwo, bo to są prawa człowieka, prawa dziecka, degradacja środowiska, płonąca Amazonia, to są miliony ludzi pozbawionych dostępu do żywności, do wody. To są bardzo ciężkie, trudne tematy, z którymi niechętnie się sami nawet mierzymy. I teraz wyobraźmy sobie, że przed tą chmurą tematów, przed tą tablicą z bardzo skomplikowanym równaniem stajemy właśnie z sześciolatkiem albo z siedmiolatką. I teraz jak się za to zabrać? To znaczy jak zacząć rozgryzać to wielkie równanie, którym jest dzisiaj świat? My w źródłach wierzymy, że trzeba to zrobić od podstaw i takiej pewnie też rady udzieliłby matematyk, akademik, matematykowi pracującemu z dziećmi w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Zacznij od podstaw, zacznij od 2 plus 2. I w źródłach jesteśmy zdania, że w przypadku edukacji globalnej to 2 plus 2, te podstawy edukacji globalnej, od których warto zaczynać, to jest... Te podstawy to są postawy, to jest praca na postawach. Tak jak mówiłam, dzisiaj wiedza tak naprawdę traci trochę na znaczeniu, bo jest bardzo łatwo w takim tradycyjnym nauczaniu, bo jest bardzo łatwo dostępna. To znaczy dzieciaki otwierają internet i znajdują tam całe po prostu bogactwo informacji o świecie. To, czego nie znajdą, to jak się w tym świecie poruszać. Właśnie ten kompas, te postawy. I naszym zdaniem to jest wielkie zadanie dla osób pracujących z dzieciakami w tych pierwszych latach edukacji, żeby właśnie dobrze im wyregulować ten kompas, żeby one miały taki nawyk interesowania się światem, żeby miały do tego świata zaufanie, żeby się nie bały tego, co jest inne, co jest odmienne, żeby miały zaufanie, że świat jest generalnie dobry, dużo dobrych rzeczy je tam czeka, że jesteśmy bardziej podobni niż różni od siebie i że warto w ten świat wyruszyć właśnie z takim olbrzymim zaufaniem i zaciekawieniem i że to jest najlepsza postawa. Bardzo ważna jest praca nad myśleniem krytycznym. To jest podstawowa w tej chwili umiejętność, o której czasami w takiej mainstreamowej edukacji się zapomina. My sobie zdajemy sprawę, że nauczyciele są bardzo obciążeni olbrzymią ilością wytycznych, programów nauczania i że to może ograniczać jakoś kreatywność i czasami właśnie ta nauka takiego właśnie krytycznego myślenia gdzieś umyka w tych programach, a z punktu widzenia edukacji globalnej to jest kluczowa umiejętność. To jest umiejętność łączenia faktów, znajdowania współzależności. Dla nas jako edukatorów to jest bardzo ważne, żeby uwrażliwiać osoby pracujące z dziećmi właśnie na ten aspekt, na uczenie krytycznego myślenia, na uczenie tego, jak łączyć fakty, jak szukać samodzielnie informacji, jak łączyć swoje działania z wpływem na świat. To jest niesamowicie ważne w edukacji globalnej. My zresztą zawsze na szkoleniach prosimy, jeśli masz zapamiętać jedno słowo związane z edukacją globalną, to niech to będzie słowo współzależności. To jest absolutny klucz do zrozumienia, czym jest edukacja globalna. To jest szukanie związków przyczynowo-skutkowych. I nawet z maluchami możemy to z powodzeniem robić i my to udowadniamy w naszych materiałach edukacyjnych, które są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Kiedy wejdą Państwo na stronę globalna.edu.pl, tam w zakładce materiały edukacyjne znajdziecie właśnie mnóstwo scenariuszy zajęć. Szczególnie zawsze zwracamy uwagę na to, żeby to były scenariusze właśnie dla tej najmłodszej grupy odbiorców, bo tu jest jakby największa luka na takim rynku edukacyjnym. To znaczy wiele organizacji zajmuje się w tej chwili edukacją globalną i w dużej mierze nasze działania się uzupełniają, ale akurat te najmłodsze dzieci często były tak zostawiane trochę na marginesie, jako być może te, które właśnie są za małe, żeby zrozumieć. W źródłach wierzymy, że nikt nie jest za mały na to, żeby zrozumieć świat. Trzeba tylko mówić do niego lub do niej językiem adekwatnym do wieku. I my przez
lata pracy z dziećmi wierzymy, że potrafimy się porozumiewać z dziećmi tym językiem i tak piszemy swoje scenariusze zajęć, żeby one były jak najbardziej dostępne dla maluchów i zrozumiałe. Więc bardzo zachęcam, żeby sięgać po te scenariusze. Zobaczycie Państwo, że tam są nawet scenariusze zajęć opowiadające o konflikcie w Syrii, więc wierzymy i jesteśmy przekonani, że nawet tak trudne tematy jak konflikty wojenne, to jest coś, o czym można rozmawiać z dziećmi, jeśli odpowiednio dobierze się słowa i metody. O tych metodach, o tematach edukacji globalnej będą Państwo jeszcze wiele słyszeli w innych prezentacjach, więc ja przede wszystkim zachęcę do tego, żeby właśnie zajrzeć na stronę źródeł, pobrać te scenariusze zajęć. Zobaczycie, że tam oprócz samych pomysłów na zajęcia z dziećmi, przygotowaliśmy też materiały dla dorosłych, którzy z tymi dziećmi będą pracowali. Znaczy dajemy Wam taki wstęp, taki pakiet informacji bazowych o danym rejonie świata, czy o danym zjawisku, problemie, z którym się obecnie na świecie mierzymy, tak żebyście mieli taką wyjściową wiedzę i czuli się bezpiecznie. I jeśli spiszecie sobie nazwy organizacji reprezentowanych przez wszystkich naszych prelegentów podczas tej czterodniowej konferencji i wejdziecie na stronę każdej z tych organizacji, to tam znajdziecie znów kolejne i kolejne materiały. Całe szczęście od kilku lat tych projektów związanych z edukacją globalną realizujemy w organizacjach pozarządowych całkiem sporo, więc ta baza materiałów, ta biblioteka dostępna dla edukatorek, edukatorów, nauczycielek, nauczycieli, wszystkich innych pracujących z dziećmi jest już naprawdę całkiem dobra. Bardzo też zachęcam do podjęcia decyzji o interesowaniu się światem, bo moim zdaniem to jest decyzja i edukacja globalna to jest trochę taki mięsień, który trzeba ćwiczyć. I jeśli podejmiemy decyzję o tym, że otwieramy się na świat, to co możemy robić? Jak możemy poszerzać swoją wiedzę o współczesnej rzeczywistości? Całkiem bezboleśnie, bo możemy czytać świetne książki reportażowe. Na przykład zachęcam do tego, żeby śledzić, jakie książki trafiają do finału Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To jest przegląd znakomitych reportaży opowiadających o współczesnym świecie tak bardzo wielogłosowo. Więc czytajmy dobre książki, oglądajmy filmy dokumentalne, które są teraz dostępne na platformach streamingowych bez żadnego problemu, ale nie tylko dokumentalne. Oglądajmy też fabuły, oglądajmy kinematografię nie europejską i nie amerykańską, bo to jest ta dominująca w naszej części świata. Szukajmy dalej, poszukajmy kinematografii z krajów afrykańskich, azjatyckich, południowoamerykańskich i to nam da też wgląd w to, czym i jak żyją dzisiaj ludzie na tych kontynentach, które w związku z globalizacją są bardzo blisko, ale tak naprawdę kulturowo często pozostają dla nas bardzo zagadkowe. Zasubskrybujmy na Facebooku kilka profili mediów z innych rejonów świata. Zobaczymy błyskawicznie, jak to zmienia perspektywę patrzenia na świat. Jeśli trochę, chociaż mówicie Państwo po angielsku, to każdy właściwie kraj na świecie albo region świata ma swoje takie dominujące anglojęzyczne medium, które jest takim oknem właśnie na to, co się tam w danym rejonie świata dzieje. Więc do tego bardzo zachęcam. I w ten sposób, taki zupełnie bezbolesny, tak trochę mimochodem możemy ćwiczyć ten swój mięsień edukacji globalnej. Im więcej my informacji zbierzemy o świecie, tym więcej będziemy w stanie zaoferować dzieciom i tym więcej tych kolorowych kamyków powkładamy do ich kieszeni i wypuścimy je w świat dużo lepiej przygotowane do mierzenia się ze współczesną rzeczywistością, która, tak jak mówiłam, dziś przypomina bardziej skomplikowane równanie niż proste 2 plus 2, ale kolejni nauczyciele, nauczycielki na kolejnych etapach edukacyjnych będą dodawali swoje kolejne cegiełki wiedzy o świecie i to jest taka właśnie sztafeta osób zaangażowanych w wychowanie dzieci i to jest taki nasz kolektywny wysiłek. Mówię nasz, bo ja też jako trenerka edukacji globalnej biorę w nim udział. I jak wszyscy będziemy wkładali
Właśnie te kolorowe kamyki, a nie żyletki do kieszeni dzieciaków, to wychowamy pokolenie świetnych, świadomych, dobrze przygotowanych do współczesnej rzeczywistości obywateli. Pamiętajmy, żeby pracować z własnymi przekonaniami. O tym też będzie dużo podczas tej konferencji, że edukacja globalna z punktu widzenia osoby dorosłej, która edukuje, to jest w dużej mierze praca na własnych przekonaniach, na weryfikowaniu tego, co nam samym włożono do kieszeni i jakim światopoglądem przesiąknęliśmy. Więc sprawdzajmy, weryfikujmy. To jest piękno edukacji globalnej, że właśnie świat się bardzo szybko zmienia, w związku z czym trzeba aktualizować wiedzę, ale też w związku z tym edukacja globalna nigdy nie jest nudna, bo to jest proces. To nie jest zastana dziedzina wiedzy, to jest coś, co się rozwija, do czego sami też możemy wnosić dużo od siebie. Także z mojego punktu widzenia edukacja globalna jest naprawdę piękną, interesującą, przyszłościową i rozwijającą się dziedziną wiedzy. I całą tą konferencją będziemy chcieli Państwa do tego przekonać i zachęcić, żeby ta edukacja globalna na stałe zagościła w Waszej praktyce pracy z dziećmi, jakakolwiek w tym wychowaniu dzieci jest Wasza rola. Dziękuję.